Witamy Państwa serdecznie, witaj Ireneusz. Witam Państwa, witam Romku. Jesteśmy na kolejnym spotkaniu, żeby poznać i zrozumieć siebie, a dzisiaj poprosimy Cię, Ireneusz, o kilka słów na temat emocji. To jest takie coś, co bardzo często warunkuje nasze życie, ale powiedz nam, czym są emocje i jaka jest ich wartość. W ogóle sam temat emocje to dla mnie wow, ponieważ to jest moim konikiem, uwielbiam o nich mówić, ponieważ jest to coś, co nadaje naszemu życiu sens, nadaje naszemu życiu ruch, działanie, aktywność. Przez emocje doświadczamy przeżyć tak skrajnych, że to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby móc wielokrotnie przenieść to swoim życiem. A jednak tak się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że emocja sama w sobie jest kotwiczeniem w energii myśli i nadaje jej kierunek. Czyli w zależności od tego, jaki nadamy kierunek, tak będziemy doświadczać tej emocji. I tu jest właśnie to nie najlepsze, że no niestety większość naszych myśli, która jest skupiona na negatywach, wedle opracowań naukowych, to 80% jest myśli negatywnych, a 20% pozytywnych. No to taki mały horrorek. Więc jeżeli teraz do tego przyłożymy emocję, no to tylko nam współczuć i trzeba się uczyć tego dystansu do siebie, do swoich myśli, ponieważ one nic dobrego nie robią, jeżeli nie są kierowane naprawdę tym, co czujemy. Więc emocje są niesamowite, są strasznie żywym organem, który daje nam bardzo dużo, ale też nas pozbawia wielu rzeczy. I tu bym chciał pokazać te emocje, jak nieświadomie krzywdzimy siebie, ponieważ w każdym momencie, w którym cokolwiek się dzieje i my źle się z tym czujemy, to już to jest jednoznaczne z tym, że my wchodzimy w te myśli negatywne, że źle myślimy, że powinniśmy to zmienić, ale nie, my z uporem wierzymy w tą swoją prawdę, wierzymy w to, co mamy w głowie, no i tym się po prostu tak obciążamy. I to jest bardzo, bardzo krzywdzące. Więc umieć zachować ten dystans i traktować każdą myśl jako iluzję, z której może powstać coś wyjątkowego, ale pod warunkiem, że nie załamujemy się, nie patrzymy na to przez pryzmat tego negatywu, tylko akt wiary w to, że jesteśmy w stanie każde doświadczenie, każdą sytuację, każdą myśl przenieść w pozytywie. No tak, ale jeżeli chodzi o emocje, często znajdujemy się w różnych sytuacjach, które albo nas cieszą, albo nas nie cieszą, irytują, wręcz oburzają i wtedy pojawiają się emocje. Także na ile możemy nad nimi zapanować, skoro wypływają gdzieś z odczuwania tej rzeczywistości? Dlatego głównym sprawcą jest tutaj nasz umysł i dlatego tyle się mówi na temat serca, bo w sercu nie ma emocji. Serce to rozsądek. Serce to miłość, to harmonia. To coś, co daje nam prawdę. I trudno jest nam połączyć ten umysł z sercem. I to już praktyka może to przynieść, czyli tyle się mówi o koherencji serca, tyle mówi się o pokorze, tyle mówi się o miłości. Jeżeli my będziemy podchodzić do wszystkiego przez miłość i akceptację, to nie będzie w nas tyle zawirowań, tyle obciążania tą sytuacją, bo ona właśnie tak wygląda, że to już jest koniec świata. Czyli jak on mógł, jak ona mogła,
i tak dalej, i tak dalej. To są sytuacje, które tylko pokazują nam doświadczenie, i teraz od nas zależy, jak my to doświadczenie przeniesiemy. Czy wchodzimy w to przez emocje, czy wchodzimy w to przez miłość, przez to, że ma prawo ktoś tak mówić, bo nie radzi sobie ze sobą. Przecież zwróć uwagę, że tak naprawdę to, co ktoś mówi, to tak naprawdę mówi o sobie. Czyli jeżeli my w to wchodzimy i my to przeżywamy, my się tym przejmujemy, my to bierzemy do siebie, no to stajemy się tym kimś, a nie sobą. Czyli pozwalamy na to. No i tu jest właśnie to, żebyśmy umieli zachować ten dystans, żeby wesprzeć tą osobę, żeby ona nawet nie musi o tym wiedzieć, ale wysłać do niej miłość, wysłać akceptację, bo nie wie, co czyni. Ale nie angażować się emocjonalnie w to wszystko i brać tak bardzo do siebie, no bo to, co weźmiemy do siebie, to niestety już nam zabierze energię. Już zejdziemy w dół, już będziemy w niskich wibracjach. Jesteśmy w niskich wibracjach, jesteśmy w niskim świecie. Ten świat nic nam nie zaoferuje dobrego. Tam są te emocje, które nas krzywdzą, tam są decyzje, które nas krzywdzą, tam są zachowania, które nam nic dobrego nie dadzą. I na tym to polega. Dlatego mamy cały czas skupiać uwagę na swoim wnętrzu. Czyli wnętrze jest najważniejsze. Jak ja się czuję w środku? Jeżeli się źle czuję, to znaczy, że odbieram tę osobę od strony negatywnej i to, co do mnie mówi, to przeżywam to, zamiast zrozumieć, że tej osobie trzeba pomóc i odpuścić to. Wesprzeć ją. Nie musimy tego robić w taki sposób werbalny, że musimy ją od razu oznajmiać, że daj spokój i przytulać się i tak dalej, bo to nie o to chodzi. My mamy być uzgodnieni w sobie, w swoim wnętrzu, czyli przejawiać się na zewnątrz przez akceptację tego, co ta osoba wyczynia, bo ma prawo do tego. Jest człowiekiem wolnym. Bóg kocha wszystkich, mordercę i dobroczyńcę. Czyli jeżeli ja zaakceptuję teraz tę osobę, to ja nie przejmę tych emocji, ponieważ nie ma we mnie środowiska, które by spowodowało, że to z chęcią przyjmie, ponieważ ja wiem, kim jestem, wiem, jak się czuję, wiem, na ile w tym wszystkim byłem uczciwy, czysty i to pozwala mi przez siłę, przez moc, przez miłość w piękny sposób wpłynąć na drugą osobę. Ale jeżeli ja mam coś na sumieniu, no to staję się mały, skrzywdzę siebie, jeszcze ta osoba będzie wytwarzała poczucie winy i tak dalej, i będę coraz bardziej wchodził w ten świat, który sam stworzyłem, no bo sam stworzyłem tę sytuację, bo z tej strony od tej osoby płynie do mnie prawda, ponieważ jest tylko moim nauczycielem, nie wrogiem. Więc jeżeli my będziemy postępować wobec siebie właściwie, to nic nam nie grozi, bo cokolwiek by ktokolwiek powiedział na nasz temat, to znaczy, że ma konflikt ze sobą, a nie z nami, bo my wiemy, jak postępujemy i werbalnie, i wewnętrznie. I to jest naszą obroną. To jest nasza ta strona i moralna, i ta, która daje nam skrzydeł, i ta, która nam daje wysokie wibracje. A jak w wysokich wibracjach jesteś, no to nie dotknie ciebie taka rzecz, bo pochodzi z niskiego świata, który nie jest twoim światem, więc to po prostu samo się przejawi konsekwencją tylko i wyłącznie tej osoby, bo zapłaci za to, co wyczynia. Tak to można w skrócie pokazać. No tak, ale jeżeli z tego, co rozumiem, powinniśmy emocje w jakiś tam sposób logicznie filtrować, czyli nie angażować się, jeżeli coś zaczyna się dziać, odczuwamy i tak dalej, ale w sytuacji, w której ulegniemy chwili, czyli zdarzy się coś takiego, co nas bardzo zirytuje, zaczynamy nawet i używać polskiego tradycyjnego słowa, które wyraża wszystko,
nie będziemy tu cytować, ale są to emocje. Czy takie emocje, które załóżmy powodują coś negatywnego, negatywne odczucia i czy negatywy jakieś, które odczuwają osoby, które akurat w danej chwili się wokół nas znajdują, czy za te emocje powinniśmy w jakiś sposób je rekompensować, przepraszać, w jaki sposób je po prostu naprawiać? Zawsze naprawiamy to w ten sposób, że musimy doprowadzić do stanu harmonii wewnętrznej siebie samych. Czyli jeżeli czujemy, że przekroczyliśmy swoją granicę, bo wiele osób może uważać, że nawet jak używa wulgaryzmów, to używa to albo dla kontenansu, albo używa to z powodu takiego rodzaju pokazywania siebie, że to jest jako żart, że to jest jako jakieś takie tylko taki dopalacz. Ale to wcale tak nie jest, bo z każdym słowem wulgarnym wchodzimy w świat wulgarny, w świat niskich wibracji. Więc po co siedzieć w tych niskich wibracjach i krzywdzić siebie? Więc te wulgaryzmy nic dobrego nie robią. Jeżeli one przejawiają się kosztem kogoś, czyli wyrażamy to w stosunku do kogoś, no to jak najbardziej powinniśmy jak najszybciej wyjść z tego stanu, przeprosić i siebie, i tę osobę, odpuścić sobie, żeby więcej tego nie robić, ponieważ krzywdzimy nie tylko siebie, ale cały świat wokół. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy umieli odpuszczać sobie te emocje, atakować siebie i innych, bo to, co wysyłamy, do nas wraca. No więc po co mamy zapraszać do swojego życia energie, które będą nami żyły i to w taki sposób, który wcale nam nie służy. I robimy to nieświadomie, ale skoro chcemy tego, no to ponosimy tego konsekwencje. Więc naprawdę w takich sytuacjach jak najszybciej z tego wyjść. Podejść, przeprosić, przytulić, w zależności od osoby, sytuacji, tego, kim jesteśmy dla siebie. Więc uważam, że jak najbardziej wszystko może być, powinno być w granicach rozsądku. Żadna emocja nam jeszcze nie pomogła i nie pomoże, bo to jest świat niskowibracyjny. Na bazie emocji możemy tylko siebie skrzywdzić. Czyli jakbyśmy podsumowali ten wstęp, jakie są rodzaje emocji i skoro mówi, że emocje są niskowibracyjne, czyli te pozytywne, przejawiające jakieś działania empatyczne, czy jakieś odczucia względem kogoś lub czegoś, one też są złe? Nie. Emocje w najprostszym takim układzie można odnieść tylko do dwóch emocji. Emocje pozytywne i emocje negatywne. Ale tak naprawdę, jeżeli byśmy przez pozytywne wchodzili w stan jakiejś na przykład euforii, to jest też sztuczny stan i też za to zapłacimy. Czyli będzie bardzo szybki spadek. I tak jak się cieszyliśmy, tak bardzo szybko spadniemy. Zaraz nas do pionu doprowadzi ta emocja. Więc chodzi o to, żeby umieć sobie radzić ze sobą, żeby być po prostu naturalnym. Ale z drugiej strony, po to są emocje, żebyśmy nimi żyli, tylko żebyśmy nie przekraczali swoich granic. Bo ważne są, przecież nie będziemy tacy bezpłciowi. Mamy aktywizować różne swoje zachowania przez emocje i tak dalej, bo to jest cały nasz świat, przecież czegoś bronimy. Tylko że ta obrona tak naprawdę jest atakiem, więc pokazuję, że jak one są w takiej skali umiarkowanej, to te konsekwencje są no, takie nieskuteczne. Natomiast jak już wchodzimy w takie naprawdę te zapaści emocjonalne, w których idziemy bezwzględnie, bardzo egoistycznie, bardzo tendencyjnie, żeby kogoś skrzywdzić, no to współczuję tej osobie. To będzie po prostu ponosiła bardzo duże konsekwencje. Jakie mamy emocje? No emocje to każda, która wyraża się przez smutek, przez żal, przez pretensje, przez narzekanie, przez nienawiść, przez zazdrość. Fałsz, narzucanie, zamykanie też jest bardzo ciężkie. Agresję. To są wszystko te
niskowibracyjne. I w tym świecie, jak żyjemy, to ten świat będzie nam po prostu dyktowany. Będziemy tylko mocować się z doświadczeniami z tego poziomu. Jest to naturalny stan rzeczy. Natomiast jeżeli jesteśmy, tak jak wspomniałeś, w empatii, w współodczuwaniu, w miłości bezwarunkowej, w akceptacji, wsparciu, w radości, to tworzy się szczęście, tworzy się stan, że bez względu na to, jakie doświadczenie spotykamy, czy trudne, czy łatwe, to ta energia, przez to, że tacy jesteśmy cały czas, tworzy tą energię moralną, która daje nam ogromną moc, siłę przetrwania tego i pomożenia sobie w tej kwestii, żeby nie szkodziło, żeby zatrzymał się proces. I to, co było takie straszne przed chwilą, wcale się okaże w trakcie, że nie jest takie straszne, bo lekko, łatwo i przyjemnie sobie z tym poradzimy, ponieważ mamy zasoby energetyczne wynikające z tych pozytywnych emocji, z tego świata, w którym przebywamy, i ta wysoka wibracja daje nam wszystko, co najlepsze. No tak, ale w wielu aspektach stricte terapeutycznych, psycholodzy, psychiatrzy nawet, czy osoby, które w jakiś sposób sugerują i naprawiają inne osobowości, mówią: pozwól sobie na to, pozwól sobie iść w miejsce ustronne, wypłakać się i tak dalej, czy wykrzyczeć, wywalić to z siebie. Jak to jest właśnie z wywalaniem emocji od siebie? Jest to bardzo dobre, tylko żeby nie było to kosztem drugiej osoby. Czyli warto wykrzyczeć w poduszkę, warto pójść do lasu, warto nawet napisać sobie na drągu w lesie rodzina czy ktoś tam i z całym impetem rzucić za siebie, żeby mieć już to z głowy. I ta energia na 4,5 dnia da święty spokój, i zanim wróci 4,5 dnia, to 9 dni mamy spokoju, ale powinniśmy w tym czasie wykorzystać ten spokój i to zrobić. Więc jak najbardziej mamy uwalniać emocje, ponieważ nie możemy ich przechowywać w sobie, bo cierpi nasz przede wszystkim brzuch. Tam żyją emocje. I przez te emocje cierpimy, przez te emocje będziemy tyć, przez te emocje będziemy ciągle podjadać, przez te emocje będziemy ciągle w stresie, który ma swoje prawa i będzie wołał papu. Więc jak uwalniamy jakąkolwiek emocję, czy pozytywną, czy negatywną, jak najbardziej jest to coś wyjątkowego, ponieważ uwalniamy to z własnego ciała. Więc jest to niezbędne. Natomiast, żeby jak już uwalniamy te negatywne, to nie kosztem drugiej osoby, bo ta osoba druga nie jest nic winna, ponieważ jest tylko nauczycielem. Ona nam pokazuje coś, a jak my do tego podejdziemy, to jest nasza sprawa. I tutaj właśnie pokazujemy siebie, czy będziemy ponosić tego konsekwencje, czy nie. No tak, ale jeżeli na przykład zdarzy nam się wywalić emocje, zanim sobie je uświadomimy, albo inaczej zapytam, jak działać, jak zachowywać świadomość, żeby być świadomym swoich emocji, bo często one występują nieświadomie w sytuacji wzburzenia, przykrości lub czegoś innego. Najlepsze, przynajmniej ja tak to odbieram, że najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy myśleli i czuli sobą, że jesteśmy jednością, że jeżeli cokolwiek wysyłam do tej osoby negatywnego, to tak naprawdę wysyłam do siebie. To jest na tej zasadzie, że ja to ty, ty to ja. I jeżeli ty się źle zachowujesz, no to masz prawo, bo taki jesteś. I to jest twoje prawo. Natomiast ja już tak nie muszę się zachować. Czyli jeżeli kieruję się świadomością, w której wiem, że reagując na ciebie w ten sposób skrzywdzę siebie, to tego nie zrobię. Po prostu patrzę na ciebie ze współczuciem, z miłością bezwarunkową i odpuszczam. Nie biorę tego do siebie. To nie jest moje. Natomiast masz z tym problem i przez to, że wysyłam do ciebie, czy wiesz, czy nie wiesz, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że doświadczasz energii, która będzie zamykała
to, w czym ty żyjesz. I chodzi o to, żebym no, spełnił tę pożyteczną rolę, a nie tą, żeby obciążać. Przecież im więcej wysyłamy do kogoś negatywu, tym bardziej karmimy ego tej osoby i ona coraz gorsza staje się. To się rozrasta, to się staje coraz trudniejsze, gorsze. No, czas się obudzić. Że jeżeli chcemy żyć w świecie szczęśliwym, no to nie możemy cały czas atakować wszystkich, obciążać i liczyć na to, że przez naszą prawdę ta osoba to zrozumie i będzie lepsza, no bo przecież sam fakt wysłania negatywu już obliguje do tego, że będzie ten świat rezultatem negatywnym. I dlatego nasza uważność powinna być skupiona na potrzebie zrozumienia, że co wysyłam, to do mnie wraca, czyli odpuszczam tej osobie. Ma prawo krzyczeć, ma prawo używać wulgarne słowa, to jest jej świat. Ja natomiast, znając już tę osobę, znając jej reakcję, podejmuję wybór. Albo akceptuję to, co wyprawia i odpuszczam, albo rezygnuję. Nie muszę przebywać w takim środowisku. To jest mój wybór. To wszystko zależy, w jakiej jesteśmy w sytuacji, w jakiej relacji i tak dalej. Ale to wszystko można naprawić przez spokój. Przecież jeżeli dajemy agresję, no to ten ktoś staje się jeszcze gorszy. No to po co nam ta mieszanka wybuchowa? To w takiej sytuacji to wyciszenie, bo panujemy nad sobą, bo wiemy, że to się dzieje tak jakbyśmy mieli film, który oglądamy i nie wchodzimy w to emocjonalnie, jesteśmy obserwatorami. Patrzymy na to i rozwiązujemy problem przez rozsądek, przez miłość, przez te wszystkie aspekty siebie, które naprawiają, a nie krzywdzą. I wtedy to wszystko będzie powodowało, że każdą sytuację można uratować. Ale jeżeli my na siebie cały czas krzyczymy, czy walczymy o swoje, o swoją rację, no to to nic dobrego nie wróży, bo to jest tylko walka, która wyrządza krzywdę. No to są emocje, o których mówiłeś w oddziaływaniu w relacjach z innymi ludźmi, a jak na przykład z emocjami względem samego siebie, czyli na przykład z poczuciem złości, albo niedowartościowania, albo żalu do samego siebie. Jak tutaj wygląda? Każda taka forma doświadczania będzie no, skutkowała tym, że zaniżamy swoją wartość. Wchodzimy w syndrom ofiary albo kata. Jedna i druga forma jest negatywna, więc nie stworzymy, nie zbudujemy żadnej dobrej relacji ze sobą. A przecież od nas zależy, czy my będziemy wchodzili w szczęście, w radość, czy będziemy wchodzili w ten świat, który nic nam dobrego nie może zaoferować. Jest to cena. Więc pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrozumieć, to co na początku mówiłem, żeby uświadomić sobie, że jak się źle czujemy, to znaczy, że źle myślimy, więc uważać na swoje myśli, brać odpowiedzialność za nie, obserwować je i selekcjonować. Od tego jesteśmy, żebyśmy wybierali te myśli, które dają nam radość, a nie te, które nas krzywdzą. Druga rzecz, jeżeli jesteśmy już w tym stanie, w którym no już nie możemy sobie nic powiedzieć, bo to już za daleko zaszło i ledwo zipiemy, no to w takiej sytuacji musimy zdać sobie sprawę, że przekroczyliśmy już tę granicę i zaczyna się skutek uboczny przejmowania nas tymi emocjami negatywnymi, tym cierpieniem, tym wszystkim przeżywaniem. To mogą być różne przejawy tego przez wściekłość, przez nienawiść, przez łzy. Różne emocje mogą się pojawić, no ale to już jest ekstremum. No to w takiej sytuacji czas najwyższy sobie uzmysłowić, że skoro mamy taką, gdzie nie możemy już sobie poradzić i nawet nie przyjdzie nam na myśl, żeby pomyśleć, że to jest z naszej winy, no to wtedy po prostu trzeba jak najbardziej wejść w ruch, czyli wyrwać się z sytuacji, w której jestem. Czyli jeżeli siedzę na kanapie czy krześle,
i po prostu wałkuję ten ciężar cały czas i żyję nim, no to trzeba natychmiast ruszyć siebie, ponieważ emocja jest ruchem, jest kierunkiem, jest działaniem. Więc żeby z niej się wydostać, to naszym obowiązkiem jest wejść w ruch, w działanie, nadać inny kierunek, przeciwny. I wtedy przez to, że wstaniemy z tej kanapy, porobimy sobie trzy pajacyki, czy pójdziemy na rower, czy pobiegamy, czy też zaczniemy śpiewać, tańczyć, czy patrzeć w okno i obserwować naturę i skupić się na jakimś ruchu ptaka, locie, na jego piórkach i z nich będziemy czerpać tę pozytywną energię, no to ten proces zamkniemy. Jak się doładujemy tą pozytywną energią, będziemy mogli ją wtedy przenieść w ładny sposób, przez to, że wejdziemy w tę sytuację już jako silni, jako pozytywni. Więc możemy to zrobić. Zauważ, że zawsze jak się siedzi, jak nie ma się aktywności, to wtedy przychodzi najwięcej toksycznych myśli. Najwięcej takich rzeczy, które szybko przez nas przechodzą i się to dzieje, bo to jest ta forma, która chce papu i wszystko zrobi, żeby nas zdołować, żebyśmy my opuścili tę strefę komfortu psychicznego, czyli żebyśmy wstali, żebyśmy zaczęli działać, weszli w jakąś pasję, zaczęli coś robić. Jak się skupiasz na czymś, to przestają te myśli bombardować, przestają obciążać. I wtedy te emocje się nie wydobywają, nie przeżywasz wszystkiego. Zresztą osoby te, które są najbardziej emocjonalne, no to one cały czas są w takim kieracie własnym, ponieważ nakręcają się wszystkim, co wtedy się dzieje i strasznie to przeżywają, a potem to się nie zdarza. Jest to notoryczne, jest to naturalne. Po prostu tak się dzieje. No i chodzi o to, żeby wreszcie nad tym zapanować. Powiedzieć sobie, poczuć to sobą. Przecież to mnie nie dotyczy. To jest tylko myśl, którą zasilam negatywną emocją. Po co mi to? Odpuszczam sobie te myśli. Wiem, jak na nie patrzeć. Wiem, jak je obserwować. Wiem, jak z nimi się po prostu utożsamiać. Na pewno nie przez to, żeby zasilać się negatywem i wierzyć w nie. I wtedy następuje wewnątrz mnie spokój, odpuszczenie, uwolnienie. Dlatego ważne są też medytacje, oddechowe szczególnie. Im więcej tych oddechów weźmiemy, więc wpuścimy świeżą energię, która przepięknie przeniknie przez nasze ciało i ona już nam dużo da. A żeby wyłączyć myśli, no to wtedy wyciszać się właśnie w medytacjach poprzez obserwację, ale ta obserwacja nie może być na takiej zasadzie, że ja tylko to obserwuję. Przecież najważniejszą rzeczą jest to, co jest w przekazie, to, co na przykład Budda przekazał wszystkim, że najpierw jest kochaj siebie i obserwuj. Tylko, że większość i mnichów, i ludzi, którzy wchodzą w medytację, to zajmują się dopiero od tego momentu obserwacji, bo to pomijane jest, bo to my się nie przywiązujemy do samych siebie i nie potrafimy zrozumieć, że dopóki siebie nie pokochasz, to możesz obserwować ten świat jak chcesz, ale on nic ci nie wniesie pozytywnego, on ci może na chwilę przynieść spokój, ale nie przyniesie ci przejścia w tą wyższą wibrację, bo wszystko jest oparte na miłości, miłość jest wszystkim. To jest bardzo poważne, bo myśmy wykluczyli miłość ze swojego życia. I jakbyśmy mówili o miłości, no to mówimy o narcyzmie. Jak można siebie kochać? Przecież to jest narcyzm. Nie, to jest to, co zrobił system. Skrzywdził ludzi. Bo zaczynamy i kończymy na sobie. Zaczynamy od wnętrza, co czujemy. I dlatego tak istotne jest, żeby każdy poczuł wreszcie tę miłość do siebie, tę akceptację. Jak kochasz siebie,
To wiesz, co jest, bo to jest z poziomu uczucia i wiesz, co jest, co przychodzi do ciebie z tej głowy pozytywne, a co negatywne, co jest tobą, a co nie jest tobą. A jak nie masz połączenia ze sobą, no to nie możesz tego czuć i po prostu i wszystko jak taki śmietnik przyciągasz i cierpisz. Więc ważne jest to, żebyśmy po prostu weszli w tę miłość, bo gdybyśmy mieli rozpatrywać to, to tak pięknie było powiedziane przez Ramtę, że jeżeli kochasz siebie, jeżeli znasz miłość, czujesz tę miłość, to jest ważniejsze od Boga, bo jeżeli wierzysz w Boga, to możesz być tym, który będzie filozofował na jego temat i był przekonany o jego istnieniu, o wszystkim i tak dalej, ale nie doświadczy miłości. A jak masz miłość, to doświadczysz Boga, poczujesz. To jest ta różnica. Więc to, co z nami zrobiono i oddzielili nas i oddzielają nadal, bo wszystko robią, żeby była izolacja, żebyśmy my po prostu nie doświadczali tego połączenia, tego bycia ze sobą, tej miłości, nie tej ludzkiej, tej opartej na tym fizycznym aspekcie, tylko tej miłości duchowej, tej, która jest wszystkim. Bo ona ma pod sobą wszystko, wszystko, dosłownie wszystko, łącznie z lękami. Ale im bardziej od miłości oddalamy, to tym bardziej przyciągamy to ciężkie życie, bo wchodzimy w lęki. Każdy moment, w którym my jesteśmy w lękach, jest to jednoznaczne, że odeszliśmy od siebie, że przeszliśmy na ciemną stronę. Bo chcemy tego doświadczać. I bardzo dobrze, doświadczajmy i zobaczmy, dokąd nas to prowadzi. I tego się uczymy. Więc ta miłość jest gwarantem, że wyjdziemy jakby z tego Matrixa, że przejdziemy w świat, w którym cokolwiek się dzieje na zewnątrz, nie jest dla nas ciężkie do przeniesienia, nie jest obciążające, bo nie ma co nas obciążyć. A jak jesteśmy w wysokich wibracjach, no to jest to jednoznaczne, że na tym poziomie pewnej rzeczy się nie przyciąga, no bo jesteśmy na innym poziomie, na innym etapie. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy my dla siebie to zrobili. I jeżeli to czujemy, to jest wielkie. Jeżeli myślimy, no to co chwilę możemy zmieniać swoje nastroje. Tak to działa. No właśnie, a jeżeli pracujemy nad sobą, jesteśmy świadomi i tak dalej, i coraz bardziej integrujemy się sami ze sobą, czyli zgodnie z tym, co mówisz, i żeby być jak najbardziej sobą w każdej sytuacji, i nagle pojawiają się jakieś nieoczekiwane okoliczności, które wywołują emocje. Co wtedy? No trudno, no stało się to, ale nie możemy tego dalej przenosić, zatrzymać ten proces, zaakceptować to, nie traktować to nawet jako błąd, żeby siebie nie obwinić. To już się wydarzyło. Ważne jest, żebyśmy nie weszli w niskie wibracje, żebyśmy nie weszli w tą swoją ciemność. No więc, jak się dzieje ta sytuacja, no to w piękny sposób, okej, w porządku, wiem, jak się zachowałem, czuję to. Ukochuję to, akceptuję. Można sobie zastosować wtedy czy hoponopono, czy inne formy, które uwolnią nas po prostu od tego. Ale naprawdę nie kontynuować już, nie zacietrzewiać. Nie, jak już złapaliśmy tą refleksję, to okej, w porządku, stało się, ale nie zasilamy dalej.
Przed chwilą powiedziałeś bardzo fajną technikę odnośnie uwalniania się od emocji, że czy pozwalania sobie na emocje, żeby je z siebie wywalić, pójść w ustronne miejsce i na przykład wyrzucić coś z siebie nawet w aspekcie czy w kontekście jakiegoś fizycznego działania i że to będzie działało 4,5 dnia i zanim wróci, mamy 9 dni na uporządkowanie. Co? Skąd wiadomo, że tak to wygląda. Skąd wiesz o tym? Pracuję z energią i jest to doświadczenie, które pokazuje mi, że jeżeli coś dzieje się, załóżmy 4,5 godziny, tak jak przy moich procesach i uwalnianie jest, bo zobacz, każda emocja, każda myśl jest, musimy to zrozumieć, że jest niewidzialna i nieśmiertelna. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ona powstała, to ona już istnieje i ona będzie funkcjonowała w naszych ścianach domu, mieszkania, będzie po prostu już istniejącą formą. I dlatego nie możemy jej tak sobie po prostu zniszczyć, bo nie damy rady, bo już ona została stworzona. Jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to ją przetransformować. I w momencie, kiedy ja to transformuję, zamieniam, oczyszczam, to ten proces 4,5 godziny już pokazuje bardzo dużą zmianę w tej osobie. Czyli w tym momencie, w którym to się stało, ona wow, ale przenosząc to przez 4,5 godziny, będzie proces uwalniania z ciała, uwalniania po prostu czegoś, co jeszcze tam doskwiera, bo tak jakbyśmy zmieniali strukturę naszą, czyli ta siatka atomów po prostu zaczyna normalizować się, czyli stawać się taką foremną, naturalną, niezdeformowaną. I ten akt trwa 4,5 godziny, 4,5 dnia, 4,5 tygodnia. Jak energia jakaś wchodzi, to 4,5 roku. Popatrz, jak cykl trwa 9-letni, to 4,5 roku idzie taka wow energia, a potem ona się troszeczkę już zmniejsza, bo przynosi konsekwencje, przynosi już efekty tej pracy włożonej przez ten okres. Więc już chociażby odnosić do czasu, w którym na przykład jesteśmy i przychodzi nam okres, zakładamy z numerologii, w którym jest, załóżmy, nasza aktywność, bardzo silna potrzeba realizacji i tak dalej, to może się okazać, że nie mamy energii na to, żeby to robić, że spotykamy wtedy więcej problemów i ciągnąca się za nami jakaś kula u nogi po prostu nie pozwala zrealizować tego we właściwy sposób. Dlaczego? No bo energia się teraz cofa, czyli to zatacza krąg. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy uważali na siebie, bo my przechodzimy z konkretnymi energiami i rozliczamy się tylko względem tych energii, które przenosimy. I jak ja konkretnie mówię o danej osobie, no to nie po to, żebym ja się wymądrzał, bo to jest ostatnia rzecz, i żebym tą osobę pouczał, tylko żeby wiedziała, że istnieją takie zagrożenia, że jeżeli nie będzie we właściwym stanie, w tym momencie życiowym, przy tych swoich energiach, no to będzie ponosiła takie, a nie inne konsekwencje. I to działa jak w zegarku. Więc to ta wartość 9, bo mamy 9 liczb od 1 do 9, więc połowa to 4,5. I to w zależności od tego, jaka jest moc tego. Czy to będzie moc związana z czymś, co działa w godzinach, czy co w miesiącach, czy w latach. Także to na tym to opieram. No i to się po prostu przez to moje doświadczenie zgadza. No tak jest. Dobrze, to teraz zmieńmy kierunek pracy z emocjami, pójdźmy w drugą stronę, czyli pojawiają się wokół nas osoby, które są bardzo emocjonalne, czy emocjonalnie nastawieni w danej chwili, czy to negatywnie, czy sentymentalnie. Jak się bronić przed emocjami z zewnątrz, od innych? No, to nie jest łatwe. Ja tutaj mogę
już o sobie powiedzieć, bo jestem taką osobą, która jest bardzo wrażliwa i odbieram wszystkie te rzeczy, no to takim głównym tym to jest, żebyśmy zrozumieli, że ja to po jakimś czasie dopiero zrozumiałem, kiedyś przypisywałem to sobie, ale zauważyłem, że przebywając z daną osobą, ja zaczynam się zmieniać. I ta nadwrażliwość powoduje, że zaczynam zachowywać się wręcz irracjonalnie. Czyli coś mnie przejmuje, coś dominuje. I nawet usłyszałem taką wobec siebie, że co ja jestem taki podekscytowany, że taki jakby nerwowy. Po prostu ja to czułem, ale nie umiałem na tamten moment powiedzieć wprost, że to wynika z ciebie, bo ta osoba wygląda na spokojną, wszystko normalne, a w środku te emocje ją cały czas trzymają i to jest chodzący dynamit. I to wpływa na nas. I dopiero jak spotkałem osobę podobną do siebie, to ja nagle tak czułem w tej relacji, że taki mam spokój, zupełne wyciszenie, nie wpływają na mnie żadne emocje. I to mi dało tą eurekę, że nagle znajdujemy się w czymś polu i to doświadczanie nas może albo krzywdzić, albo ograniczać. No i teraz wiem, że to wynika z drugiej osoby, że tak na mnie wpływa. No i co ja mam z tym zrobić? No więc na pewno unikać takich osób, przez które się źle czujemy, ale jeżeli nie możemy, no to czyścić się. Czyszczenie to w różny sposób. Można wchodzić właśnie w takie wyciszanie, ćwiczenie ciała, zrzucenie tego z siebie przez ruch, a również kąpiele. Kąpiel w soli dużo pomoże oczyszczać mieszkanie, palić świece, różne takie rzeczy. Ale przede wszystkim, żebyśmy już bardziej się nie zapadali, to myśleć o sobie pozytywnie, czyli po prostu mieć tę świadomość, że sobie z tym jestem w stanie poradzić, a nie zatracać się, nie obciążać tymi sytuacjami, bo nie są łatwe. Ale przede wszystkim szukamy środowiska, które nie wpływa na nas toksycznie. Oczywiście jest to niemożliwe, kiedy jesteśmy w jakiejś tam społeczności, jesteśmy w jakimś publicznym miejscu, w sklepie i tak dalej, bo te osoby, które po prostu są medium, no to bardzo szybko łapią ten, są tak eteryczne, że każda chwila przebywania gdzieś w jakimś środowisku, no może to powodować, więc tutaj najlepsze to są takie czyszczenia przez pracę ze sobą. No i tutaj są konkretne techniki, konkretne możliwości, można sobie pomóc w różny sposób. Okej, okay, a teraz nasunęło mi się takie pytanie, czy emocje mogą być sprzymierzeńcem, przyjacielem? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach i kiedy warto się na nie otworzyć? Emocje, które dają nam przymierze, to tylko te, które są w stanie harmonii, czyli balansują z naszą energią. Jest ten stan równowagi. To powoduje przede wszystkim energia miłości, bo ta emocja, która będzie oparta na tej miłości, na akceptacji, na odpuszczeniu, zwalnia nas, dostarcza nam ulgę, czyli pozwala nam funkcjonować w świecie normalnym, daje nam moc. Więc wszystko, co związane z radością, wszystko, co związane z taką potrzebą uwalniania wszystkiego, czyli przez śmiech, przez zabawę, przez fan, przez luz, bo zwróć uwagę, że osoby emocjonalne, jeżeli siedzą w tych emocjach, to nie mają luzu. Nie mają spontaniczności, stają się wręcz takie surowe, a ma być lekka. Czyli jak jest, widzisz i odbierasz osobę, że jest lekka, to znaczy, że ona radzi sobie z tymi emocjami, nie kotwiczy w nich, nie siedzi. Czyli to wszystko zależy od naszego sposobu traktowania siebie. I dlatego ta emocja pozytywna to tylko ta, której stan pozwala nam być lekkim, być zadowolonym, być szczęśliwym, być spełnionym. Wdzięczność to jest przepiękne. Przez wdzięczność. Wdzięczność za wszystko, za to, że wstałeś dzisiaj, za każdą głupotkę. Jeżeli ty się ładujesz tym, tą emocją, tym świadectwem,
No to wow, ale to trzeba czuć. Nie, że sobie wmawiamy, bo wiesz, skakać na kanapę, jestem najlepsza, jestem najlepszy, no to to absolutnie nic nie wniesie, to jest tylko umysł. Ale jak to czujesz, to zaczyna to dawać to piękno, tą lekkość, tą wolność, tą siłę. Więc zmierzamy emocją, tą pozytywną, do tego, żeby być wolnym, a nie uciśnionym, nie usztywnionym, nieograniczonym w żaden sposób. Czyli wyrażamy się swoją prawdą. Mamy potrzebę wyrażania tego, co czujemy. Nie trzymamy kurczowo tego w sobie, tylko przekazujemy to, co czujemy, bo do tego zawsze mamy prawo. Natomiast do oceny nie, bo nie znamy tak naprawdę tej osoby. Bo różne miała powody dla swojego zachowania i dlatego ta akceptacja jest tak ważna, bo ma prawo w tym przebywać. My mamy jej pomóc, my mamy ją wesprzeć, ale nie oceniać, bo jeszcze bardziej ją zdołujemy, bo jeszcze bardziej obciążymy. I dlatego wchodzimy w pozytyw, w wiarę, w świadectwo tego, że to jest przejściowe, że to za chwilę się zmieni, a nie trzymanie kurczowe i obciążanie. No tak. Spotkałem się kiedyś z takimi pracami nad emocjami, albo pracą, czy sposobem radzenia sobie z emocjami poprzez jogę śmiechu, czyli przychodzi osoba zdołowana, albo osoba melancholijna, zamyślona nad swoimi problemami i nauczyciel, czy osoba obok, nie mająca żadnych relacji, zaczyna się najpierw sztucznie śmiać, ale ten śmiech zaczyna być tak intensyfikowany, że wywołuje tą emocję. Czy można wywołać właśnie pozytywne emocje wtedy, kiedy dopadają nas te negatywne? Tak, tylko że tutaj jest właśnie ta pułapka, że nasz system wiary w to, co się dzieje, jest tak absolutnie przekonany do tego, że jest tak źle, no, że po prostu jest ciężko wprowadzić w takiej sytuacji, ale potem tak. I to, co mówisz o tej metodzie, no to to jest wspaniała metoda, ponieważ, tak jak ci wcześniej wspomniałem, emocja jest ruchem. Więc jeżeli my wprowadzamy się w ruch, a przecież śmiech jest ruchem, przecież każda komórka nam drga, bo my cali, nawet jak w sztuczny sposób sobie to powodujemy, ale ten śmiech w końcu może być przełamany i być czuty. Czyli po prostu zwróć uwagę, są takie filmiki nieraz, że ktoś zaczyna się śmiać w metrze czy w autobusie i po prostu i za chwilę wszyscy na to patrzą, kontrolują to, a za chwilę wszyscy są zarażeni i wszyscy nagle tak samo się zaczynają zachowywać i śmieją się i wreszcie uwolnili to, co tak długo trzymali. Przecież to jest najpiękniejsza rzecz, którą mamy sobie zaserwować. Śmiech. Po prostu ta radość nas rozpiera, całe ciało, każda komórka drga, ożywia się, jest dotleniona, nie ma toksyn, nie jest niczym zarażona. Na tym to polega. I dlatego warto to robić, bo potem to już się staje automatem, to jest potem mechaniczne. Potem już nie ma dostępu jakaś tam nasza ciemna strona, no bo jest natychmiast z automatu mózg wysyła informacje i zmienia tę sytuację. Także pokora to jest też bardzo ważne, żeby w pokorze to robić, bo wielokrotnie ludzie uważają, że pokora to jest słabość, na przykład, że to jest pewnego rodzaju uległość czy coś. Absolutnie to z tym nie ma nic wspólnego. To ma wspólne jedynie z siłą, z mocą. Pokora jest czymś wielkim, czyli przez pokorę akceptuję to, co się dzieje. Ma prawo tak się dziać, a ja w tym mam się odnaleźć w sposób właściwy. Dojrzały, rozsądny, świadomy, mądry i w pozytywie. I to jest to. To nie jest, że takie sobie wrzucamy slogany czy afirmacje i sobie coś tam wmawiamy. Nie, bo jak będziemy wmawiać, to nic nie zmieni. To trzeba czuć. I wtedy ta wibracja się rozrasta i ona przyciąga wszystko, co najlepsze. W ten sposób to funkcjonuje. Jeżeli osoba, która w jakiś sposób usiłuje siebie odnaleźć, uporządkować pewne kwestie, czy załóżmy jest po jakimś doświadczeniu traumatycznym, czy zaprzestaniu relacji z osobą, na której zależało, występują różne stany, różne emocje, różne reakcje.
i wprowadza to często w taki stan depresyjny. Jak się przed tym bronić? Jak te emocje kierunkować, jeżeli one się pojawiają? W momencie, kiedy już doświadczamy depresji, to znaczy, że długo przebywaliśmy w tym stanie wierzenia w to, co się dzieje w naszej głowie. No i wtedy już raczej proponowałbym pomoc zewnętrzną lub zmianę środowiska, bo innego wyjścia nie ma. Jak ja pracuję na przykład z traumą czy z jakąkolwiek emocją, przecież dużo mamy pokładów, różnych braków. I każdy brak powoduje no, nasze niewolnictwo. Uzależniamy się od czegoś, co powoduje nasz niedosyt, nasze cierpienie, nasze ciągłe zmaganie się z czymś, co jak walka z wiatrakami. Więc to już trzeba zrobić na poziomie uwalniania umysłu podświadomego, żeby usunąć te braki. No i to tak działa, żeby zamienić to, co było złe, na to, co jest dobre. No i to się udaje. W większości przypadków, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że to wszystko się zmienia. Więc raczej tutaj albo zmiana środowiska i siebie przez to, że pobudzam się do tej pracy, czyli na przykład yoga, ćwiczenia, wejść w jakąś grupę o podobnych zainteresowaniach i mimo, że jest mi ciężko, mimo, że jest mi źle, przecież to od razu nie zejdzie. To nie jest tak, że będzie pstryk, bo ja tam pójdę i już się zmienia. Nie. Tylko cały czas już jestem świadomy tego, że to się zmienia i że wiem, że będzie wszystko wyjątkowe. I po prostu pobudzam się do tych działań, do tej aktywności. No i w tej aktywności potem po jakimś czasie zauważamy, że ta energia no, przekształciła, zmieniła ten stan rzeczy. Więc tutaj czasu potrzeba. Natomiast, żeby to szybciej z tym proces zrobić, no to trzeba uwolnić z umysłu podświadomego, z ciała i ta zamiana powoduje niesamowite efekty. Także w przeciągu godziny można wiele rzeczy usunąć, jeżeli ktoś ma taką dobrą wyobraźnię i czuje siebie. Te, co nie czują siebie osoby, jest trudniej, ale to różnymi metodami można pominąć. Powiedziałeś bardzo wiele cennych informacji i tak już zbliżając się do zakończenia rozważań na temat emocji, powiedz jeszcze, Ireneusz, czy jest może jakiś uniwersalny klucz do pozytywnych emocji, które pomagają wzrastać? Bo zakładamy, że słuchają nas osoby, które mają swoje kompleksy, mają swoje różne emocje właśnie i po prostu boją się zadzwonić, napisać, odezwać do kogokolwiek. Czy miałbyś jakąś wskazówkę, jakiś taki klucz, który by był początkiem tego dobrego procesu dla nich? Zmiana zawsze następuje wtedy, kiedy wprowadzamy w to pozytywne podejście, czyli że zaczynamy czuć, wierzyć, że ten moment, w którym chcę na przykład do kogoś cokolwiek napisać lub zadzwonić, jest naszą zmianą, czyli już zaczyna nas wyprowadzać z czegoś. Jeżeli my tego nie robimy, tylko czekamy, żeby ktoś to zrobił i jeszcze mamy dziwne reakcje, tak jakby nam śmierdziało pod nosem, no bo sobie nie możemy poradzić z tą emocją, no to niestety się w tym zapadamy. Więc ten akt odwagi jest już początkiem naszej zmiany. Czyli jeżeli już do kogoś napisze ta osoba, staje się to już czymś wyjątkowym, więc więcej odwagi, więcej takiej potrzeby. Natomiast, żeby dać taki złoty klucz, to przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy nie zamykali się. Każda forma otwartości jest dla nas czymś, co pozwala już część siebie, część tą toksyczną uwolnić. Więc otwieramy otwartość, czy względem drugiej osoby i potrzeba rozmawiania, żeby ta komunikacja wreszcie przejawiła się i powiedzieć szczerze o tym, co czuję, co się ze mną dzieje i
prosisz jakby o pomoc, żeby ta bliska osoba ci pomogła, żeby cię wsparła, żeby nie oceniała tej sytuacji, tylko z własnego punktu widzenia jakby widziała rozwiązanie, jak może mi pomóc i tak dalej. A jeżeli to nie wchodzi w rachubę, no to wtedy korzystać z pomocy zewnętrznej i chcieć mieć tę potrzebę, żeby odezwać się do kogoś, dla kogo to jest strasznie proste. I to, co my przeżywamy, czym my się tak nakręcamy i z tym się tak mocno utożsamiamy, może okazać się, że w przeciągu paru minut zostanie to całkowicie uwolnione i nigdy nie wrócić. Więc tutaj przede wszystkim złotym kluczem jest otwartość, komunikacja, chęć wyrażania tego, nie zamykania się. Nie wolno tego robić. Im bardziej się zamykamy, tym bardziej to nas obciąża. Więc ta potrzeba komunikowania jest najważniejszym tutaj kluczem. No i drugim bardzo ważnym, żeby jak najszybciej nauczyć się kochać siebie i umieć akceptować to, że tacy jesteśmy, że w tej chwili to przeżywamy, że w tej chwili mamy depresję, że w tej chwili to się z nami dzieje. No więc jak my to weźmiemy i poczujemy w sobie poprzez miłość, poprzez to, że mamy prawo do takiego czegoś, bo inaczej nie potrafiliśmy, ale teraz już wiemy, mamy doświadczenie, więc zmieniamy to i wiem, że mam siebie kochać i już. Fantastycznie, pięknie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę i oczywiście zapraszamy do śledzenia kanału, informacji znajdujących się w opisie, jak również do śledzenia kanału Ireneusza. Wszystkie nasze rozmowy na temat poznać i zrozumieć siebie będą wszędzie dostępne. Dziękuję, Ireneusz. Dziękuję ślicznie, dziękuję Państwu i wszystkiego dobrego.